kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie nie kosmetycznie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o okularach przez internet. Firma Firmo Glasses. Okularki wyglądają w ten sposób, może je ubiorę, żeby było tak bardziej mądrze. Słuchajcie, jakiś czas temu dostałam takiego maila właśnie od tej firmy Firmo Glasses z taką propozycją, że wyślą mi okulary. Dostałam taki voucher, okulary dostałam zupełnie za darmo, także mówię Wam o tym zupełnie otwarcie i nie będę tutaj tego ukrywać. W zamian za to, żebym nakręciła swoją opinię i taką recenzję właśnie na temat tych okularów. Nauczona doświadczeniem z początku roku z tymi takimi dziwnymi witaminkami, które tam otrzymały od jakiejś firmy i która mi męczyła, długo się nad tym zastanawiałam, czy w ogóle się na coś takiego zgodzić, bo po co ja mam się czymkolwiek tutaj stresować, przecież to nie wszystko, nie o to chodzi. Ale dosłownie kilka dni po otrzymaniu tego maila Agnieszka Szwarcu mówiła na swoim kanale, pokazywała okulary dokładnie takie same w swoich ulubieńcach i mówi, że już od dłuższego czasu współpracuje z tą firmą i że gorąco te okulary poleca. Dlatego stwierdziłam, że dlaczego nie, zgodzę się, co mi szkodzi. Słuchajcie, okularki zamówiłam przez internet, mniej więcej czekałam na nie chyba około tygodnia i dostałam. Okulary, jak widzicie, wyglądają w ten sposób. Otrzymałam je w takim bardzo ładnym i bardzo, moim zdaniem, takim solidnym etui. Naprawdę jest bardzo twardy i takie bardzo, wiecie, konkretne. W środku oczywiście była szmatka do czyszczenia tych okularków z nazwą tutaj firmy. Na tym etui również jest wytłoczona nazwa firmy, ale tego na kamerach nie będziecie widzieć. Całość była zapakowana jeszcze dodatkowo w taką skarpetkę. W tej skarpetce również mam taki, już Wam pokazuję, taki woreczek z częściami do okularów. Tutaj mam takie narzędzie, jakiś taki śrubokręt i zestaw takich malutkich śrubek w razie czego, żeby móc sobie te okulary ewentualnie naprawić. Teraz jeśli chodzi o same okulary, oczywiście są to szkła na receptę, zamówione zgodnie z taką receptą, jaką wcześniej miałam już od swojego optyka. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę nie widzę różnicy, czy zakładam te okulary, czy te, które mam, wiecie, oryginalnie od optyka. Nie widzę żadnej różnicy, także szkła są dopasowane idealnie. Moim zdaniem okulary również jak na wybór oprawek przez internet, zaraz Wam opowiem o samym procesie zamawiania okularów. Myślę, że mi pasują, nie wiem, ocencie same, ja się dobrze czuję w takim kształcie okularów i myślę, że wygląda to całkiem ładnie. Okulary naprawdę wyglądają bardzo solidnie. Całość, ja wybrałam sobie akurat takie oprawki, oczywiście mam je tutaj plastikowe, boki mam metalowe. Dzięki temu mogę sobie je delikatnie tutaj odgiąć, ale nawet nie musiałam tego robić, bo tak jak one przyszły, takie noszę, także one są bardzo wygodne, nie cisną mi tutaj ani nic z tych rzeczy. Także naprawdę bardzo mi się przyjemnie tych okularów używa. Teraz pokażę Wam filmik, jak wygląda cały proces zamawiania tych okularów, jak wygląda proces dobierania sobie oprawek. Tradycyjnie w przeglądarkę wpisujemy adres strony, czyli firmo.com i oczywiście otwiera nam się strona z całą ofertą firmy. Jak widzicie, na pierwszej stronie już pokazują nam się tutaj oferty, czyli kupujemy jedno, drugie za darmo i pokazuje nam się zestaw tutaj wybranych oprawek. Oczywiście na górze mamy cały zestaw, jakie produkty możemy zakupić. Ja tutaj wybieram w tej chwili oprawki dla kobiet, ale mamy cały tutaj szereg filtrów, możemy sobie przefiltrować te wszystkie oprawki ze względu na kolor, na kształt, na rodzaj, z jakiego są zrobione materiału, na oczywiście rozmiar tych oprawek, także można tutaj sobie dokładnie poszukać to, czego się aktualnie szuka. I dalej mamy tutaj te oprawki, które nam się tutaj wyświetliły. Jak widzicie, tych oprawek naprawdę jest bardzo dużo, w bardzo różnych kształtach, różnych kolorach i tak dalej, a tutaj wyświetlają nam się głównie oprawki plastikowe. Na każdej oprawce, jeżeli jest dostępna jakaś tam inna opcja kolorystyczna, możemy sobie podejrzeć, jak to będzie wyglądało. I oczywiście jest również znaczek z rozmiarem, czyli mamy S, M i L. Moje okulary są bodajże w rozmiarze M i tu chodzi o rozmiar po prostu rozstawu od początku do końca, że tak powiem, od lewej do prawej strony tej oprawki. Możemy przycisnąć oczywiście przycisk try on
I wówczas otwiera nam się oddzielne okno. Tutaj mamy zdjęcie jakichś tam po prostu takich modeli, ale w tym miejscu możemy sobie, że tak powiem, załadować swoje zdjęcie i zobaczyć, jak już konkretnie na naszej twarzy będą te oprawki wyglądać. Musimy się zarejestrować, musimy sobie założyć konto, bądź też z Facebooka, bądź przez maila. I otwiera nam się tutaj okienko. Oczywiście możemy sobie tutaj wybrać swoje zdjęcie. Najlepiej, żeby to było zdjęcie twarzy, takie wiecie, na wprost, bez niczego. Ładujemy to zdjęcie i musimy tutaj wybrać PD, czyli jest to rozstaw pomiędzy jedną źrenicą a drugą. Ten rozstaw sobie mierzymy po prostu linijką. Musi nam w tym pomóc inna osoba. Przykładamy sobie po prostu linijkę do nosa i druga osoba odczytuje od środka jednej źrenicy do środka drugiej źrenicy, jaką mamy odległość. I to jest to nasze PD. W moim przypadku to chyba było 65, o ile się nie mylę. Tu jak już załadujemy zdjęcie, to musimy sobie kliknąć na środek każdej źrenicy, żeby program widział, w jakim miejscu, w jakim rozstawie są nasze oczy, żeby mógł tą oprawkę po prostu nam ładnie przymierzyć. I jak widzicie, tutaj już w tym oknie ładuje się nasze zdjęcie i już w tej konkretnej oprawce widzimy, jak wyglądamy, czy ona jest nie za mała, czy nie za duża. Tutaj ta oprawka wydaje mi się troszeczkę za wąska jak do mojej twarzy, także szukałam, ja wtedy jak zamawiałam sobie okulary, to naprawdę tych oprawek przymierzyłam całkiem sporo. Też się zastanawiałam nad tymi właśnie, które Wam teraz pokazuję, bo one są takie fajne, kolorowe, ale w rezultacie, jak widziałyście, zamówiłam jeszcze coś innego. Tutaj mamy dużo zdjęć tej oprawki, z każdej strony możemy ją sobie zobaczyć. Jeżeli są właśnie opcje kolorystyczne, też możemy zobaczyć, jak one wyglądają w innych kolorach. Nie wszystkie oczywiście oprawki są różnokolorowe, niektóre są tylko w jednym dostępnym kolorze. No i dalej pod spodem mamy już cały opis, wymiar po prostu tej oprawki. Musimy sobie zmierzyć swoje własne okulary od jednej, jest tak jak tutaj mamy podane te wymiary i według tych wymiarów po prostu sobie wybieramy oprawkę. Wówczas wiemy, czy ona nie jest za wąska, nie za szeroka, jakie są, że tak powiem, wysokie te szkła. Także i te wymiary, muszę Wam powiedzieć, że są tutaj bardzo adekwatne, bo ja zmierzyłam sobie swoje okulary i na tej podstawie zmierzyłam te i właściwie bardzo dobrze kształt dobrałam. Tutaj wybieramy sobie szkło i wybieramy sobie receptę. Możemy albo załadować sobie zdjęcie, czy też skan swojej recepty na okulary, jakie mamy, lub też możemy ręcznie wpisać te wszystkie wartości, które odczytamy po prostu z naszej recepty. Ja tutaj wpisuję jakieś tam wartości zupełnie w tej chwili z głowy. Także wpisujemy lewe oko, prawe oko, tamten, no po prostu przepisujemy te wartości z recepty. A jeżeli boicie się tego robić, nie chcecie po prostu zrobić jakieś pomyłki, jeśli chodzi o te wszystkie parametry, bo dla mnie to też jest czarna magia, nie wiem, o co w tym chodzi, to najprościej jest po prostu zrobić zdjęcie lub skana swojej recepty od optyka i po prostu im to wysłać. I oni według tej recepty nam takie okulary zrobią. Także tutaj te wszystkie parametry wybieramy, zapisujemy i tutaj już wybieramy sobie grubość i jaki nam rodzaj szkła, bo to w zależności od tego, jaką mamy wadę wzroku, też te szkła mogą być cieńsze lub troszeczkę grubsze. No i już dokładamy sobie okulary do koszyka. Tutaj pokazuje nam się informacja o kosztach wysyłki, bo to też zależy, w jakiej wartości zamawiamy te okulary i właściwie zakupy są już są skończone. Także jak widziałyście na filmie, na pewno ten proces nie jest bardzo skomplikowany i na pewno można sobie dobrać oprawki, tak samo wybrać sobie szkła. Naprawdę możliwości jest dużo, tam tych opcji, jeśli chodzi o dobór, jakiego rodzaju szkła chcemy, jest również bardzo dużo. Nie będę tutaj się wdawać w szczegóły, jeśli chodzi o ceny tych okularów, dlatego że wiadomo, to wszystko zależy od tego, jakie sobie szkła wybierzemy, jakie oprawki, ale nawet wybierając te najdroższe opcje, mi się wydaje, że i tak te ceny są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o porównanie ich do takich cen. Wiecie, jak to normalnie płacimy za okulary w optyku. Nie wiem, ile kosztują okulary w Polsce, natomiast jeśli chodzi o cenę okularów tutaj, to same oprawki to jest koszt między 80 a 120 funtów, do tego jeszcze szkła, także całość okularów zamyka się tutaj mniej więcej w cenie 200 funtów, natomiast te zamawiane z firmą Glasses, one powinny nie kosztować więcej niż 40 dolarów, także moim zdaniem ta różnica w cenie jest znaczna, ale to już musicie same ocenić, bo nie wiem, ile po prostu Was kosztują okulary i tak dalej. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa. Na pewno nie jest to
opcja dla kogoś, kto zamawia swoje pierwsze w życiu okulary, dlatego że musimy mieć profesjonalnie wzrok, oczywiście zbadany przez optyka, i najlepiej, gdybyśmy swoje pierwsze okulary kupiły tradycyjnie w sklepie optycznym. Natomiast na pewno jest to fajna opcja dla osób, które już noszą okulary, które wiedzą, czego chcą, jaki typ oprawek i tak dalej. Tam widziałyście dokładnie, w jaki sposób możemy sobie mierzyć te oprawki, w jaki sposób je dobieramy, dlatego na pewno jest to opcja dla osób, które już okulary mają i które wiedzą, na co zwrócić uwagę. Ja w każdym razie jestem z tych okularów zadowolona. Oczywiście nie ukrywam, że otrzymałam je za darmo i zobowiązałam się do nagrania tej recenzji, ale tak czy inaczej muszę Wam powiedzieć, że okulary naprawdę są bardzo dobrej jakości i ja jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona, także zachęcam Was, żebyście sobie zerknęły na tą stronę, jeżeli oczywiście jesteście tym tematem zainteresowane. Na dole zostawiam Wam link, jest to mój spersonalizowany link. Zapewniam Was, że ja nic absolutnie już więcej z tego nie mam, oprócz tego, że oczywiście dostałam te darmowe okulary, nic więcej już nie mam. Jeżeli będziecie klikały w ten link, to ja żadnych profitów z tego, że tak powiem, nie mam. Podejrzewam, że jest to jakaś tam forma zmierzenia, czy moja recenzja daje jakiś tam odzew, czy rzeczywiście ludzie są tym zainteresowani, czy nie. Jeżeli nie chcecie klikać w ten link, to oczywiście możecie sobie wejść na stronę Firmoglasses, po prostu wpisując adres bezpośrednio w przeglądarkę. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Otwarcie mówię, że jest to filmik tak zrobiony na zasadzie jakiejś tam współpracy, także mam nadzieję, że nie będziecie miały mi tego za złe i że może Was ten temat jakoś tam zainteresuje. Jeżeli akurat nosicie okulary i może chciałybyście z takiego serwisu skorzystać, to serdecznie Was do tego zachęcam. A tymczasem już serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików jak najbardziej kosmetycznych. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia wkrótce, cześć!